musimy przed samym końcem nacisnąć jak Adam Małysz, patrz. Tu tak go kłopka wywaliła. To rzeczywiście. No siemanko, szedwanko, z tej strony Dami. Moi drodzy, zagramy sobie dzisiaj po raz kolejny w gierkę, której to możemy rozpędzić nasz samochód do dosyć szybkich prędkości. Zjechać po XXXXXL skoczni Małysza, wyskoczyć ładnie do góry i uwaga! Patrz jak polecimy, patrz. I rozwalić nasz samochodzik. O, przewrócił się jeszcze, widziałaś to? To BeamNG! Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będziemy sobie jeździli takimi samochodzikami Lego. Mamy ich dosyć dużo do przetestowania i na pewno dzisiaj chyba nie przetestujemy wszystkie, ale na pewno przetestujemy tego stript. Bardzo fajny, nie? Dlatego. Tego też, jaką miał minę. Moi drodzy, jeżeli chcecie więcej takiego BeamNG, zostawcie koniecznie łapkę w górę oraz jeżeli chcecie, abyśmy dalej nagrywali. BeamNG! Dajcie znać koniecznie w komentarzu, pisząc hashtag Lego. A ja również być może zaserduszkuję twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Lecimy z filmem, bebe! Dobra, dawaj tego chłopka strip, to się nazywa. Czemu? Nawet trąbi, widziałaś go? Jakie to jest fajne. Dobra, dawaj, wrzucaj bieg do siebie raz i jedziemy. Patrz teraz to. Ale ja nie wiem, dlaczego to tak wszystko u nas buczy. I to on się w sumie dobrze trzyma jak Audi Quattro. No patrzcie, możemy puścić kierowcę. On jeszcze nawet nie wyskoczył. Dobra, polecieliśmy. Telemarkiem wylądowaliśmy. Ja jestem w ogóle ciekawy, czy ten chłopek się rozwali. Bo on tak jakby tutaj jeszcze, no nie jest... O, wyleciało. Coś wyleciało. Możemy trąbić jeszcze? Możemy. Jak trąbimy jeszcze cały czas? Coś odleciało. Kierownica odleciała, ale padł. Ale możemy trąbić jedną ręką. Moi drodzy, nie mamy jednej ręki. Wydaje mi się, że to Lego, ten samochód Lego, on się nie rozwalił, ponieważ on nie był tak jakby na maksa skonstruowany. Ten jest z tego, co widzę, tutaj bardziej skonstruowany, dlatego też wybierzemy takiego Sport Roadstera i wygląda on fajnie, nie? Ej, tutaj nawet lusterka są fajne. Patrz to, widziałaś? Widziałaś go? Chcesz wejść do środka? Patrz, jak on tutaj wygląda. Możemy trąbić, bardzo fajnie. Ale te lusterka są w sumie dosyć spoko. Dobra, Lara, dawaj, wrzucaj bieg i jedziemy. Patrz, jak on się uśmiecha. Dobra, wrzucaj, patrz. I teraz czwórka, no. I to chyba było na tyle. Ja muszę troszeczkę... Uuu, jak się ładnie świeci. Ej, fajne co... Nie, co ty robisz? Za dużo. O, 300 na godzinę, 250. Okej, wyskoczyliśmy, fajnie, lecimy. On dalej trąbi, patrz. Ej. Ty, on dalej jest uśmiechnięty, widziałaś go? Bo on się cieszy z tego, że udało mu się nie udało mu się już przeżyć. On cały czas w tej trąbi. Pora na fanarty! Dziękuję ci bardzo serdecznie, Dominik i Hania. Dwa fanarciki. Następnie mamy od Yoshi z mamą i tutaj bardzo prosili, żebyś powiedziała, który jest lepszy. Czy ten, czy ten? Ten jest taki krzywy, jakby. No, a ten? Jest dobry. A ten jest dobry. Kuba! Pueblo Anonim. Kubolek 47. Nie chcę twojej pomidorówki, zjadłem już pierogi. Chodź na pomidorówkę juniorski. Oraz Szczepan Mularczyk. Fajny fanart? Za te 8 pięknych fanartów, bądź też memów. Pozdrawiam! No a teraz! Wyślij koniecznie twój fanart na fana.juniorski@gmail.com i on się pojawi na odcinku. Dobra, Lara, może weźmy takiego przestraszonego, co? Tak. Patrz, jak on ma minę. On jest strasznie przestraszony, że on teraz będzie jechał. On naprawdę się mega boi. Dobra, dawaj, wrzucamy na D. Jedziemy, nie musisz tutaj zmieniać biegów, bo ja już załączyłem. Ej, tutaj ogień leci, patrz to. Czemu tutaj ogień leci? A czyli jak ja tutaj naciskam na gaz i wtedy puszczam, to on tak jakby wtedy wypuszcza troszeczkę gazu. Ej, on chyba pojedzie, on jedzie 300 na godzinę, zobacz go, patrz to! Tuś, ej, on poleci chyba 700. Chociaż nie jestem pewien, patrz teraz tego, patrz, nie no, 500, 500 chyba 60. Cały się rozleciał. Czekaj, pokaż jak on tutaj trąbi. Nie wiadomo w ogóle gdzie on jest, gdzie on trąbi teraz. Tak wygląda, moi drodzy, samochód Lego. Dobra, Lara, jaki teraz samochód wybieramy? Bo ja wiem, że ty chciałaś tu jakiś różowy. Bierzemy ten różowy? Tak. On jedzie bardzo pomalutku. On jedzie bardzo pomału. Jakoś taki dziwny jest, ponieważ wydaje mi się, że to są te... Wiecie, co to jest? To są te koła od koni chyba. Jak my mamy konie z Lego i one coś ciągną za sobą, to to są chyba właśnie te koła! O Jezu, no to już po ptokach, patrz. Patrz, co robi. Patrz, co robi. Widziałaś go? Samochodziki z Lego, one są takie bardzo wywrotne, bym powiedział. Tak troszeczkę skręcimy kierownicą w prawo i one tak jakby już bardzo mocno kręcą w prawo. Dobra, jedziemy, patrz to. Ciekawe, do ilu on się rozpędzi. Wydaje mi się, że... O, on się cały już ślizga, nie? No bo to są te opony...
to są właśnie te opony z tego. No, no od tych koni, no. 300 na godzinę, wyskoczyliśmy fajnie. I patrz, patrz, będzie 400, nie było 400. Było 300 chyba 90. Dalej możemy trąbić, czyli samochód normalnie, fajnie, pięknie działa. I fajne to jest, ponieważ wiecie, tutaj każdy element jest tak jakby inny, tak jakby naprawdę to było Lego, bo jak my na przykład tutaj lecimy autobusem i uderzymy, to się składamy jak sardynka, a tutaj to się po prostu rozwala, jakby to naprawdę było Lego. Dobra Lara, wybierzemy teraz może... O, patrz, towing package, wybierzemy teraz coś takiego, czekaj, wybierzemy tego. On będzie spoko, bo on ma tutaj jakąś przyczepkę i ta przyczepka... On ma tutaj kółka, widziałeś to? Jaki fajny. Klocek. No jakiś klocek tu jest, no. O nie, tutaj będzie trzeba co się dzieje? Ej, nie da się jechać, bo... No mamy opony. Ale nie da się w ogóle jechać, nie wiem w ogóle o co chodzi. Dobra Lara, tutaj na samym dole są najlepsze pojazdy. Ale zanim je weźmiemy, to wybierzemy sobie na przykład tego, Italian Police, widziałaś to? Możemy sobie wziąć taką policję włoską. Dobra, jedziemy, tylko wiesz... Już bieg. Dobra, tylko wiesz o co tutaj chodzi Lara, że tutaj będzie trzeba zmieniać też, bo to jest policja. Fajna ta policja. Jaką on w ogóle ma fajną antenkę, nie? 4, 5. Ja on ma 5 biegów, ale wydaje mi się, że on poleci tylko i wyłącznie 250 na godzinę. Za chwileczkę silnik wybuchnie, patrz. Silnik wybucha, bo raczej się wyłączył. Skaczemy, uuu, jak on słabo poleci, słabo, nawet 300 nie było. I pa, jak on się teraz rozwala, nie? I fajne to. Widziałaś go? I dalej może trąbić, no. Ja trąbi, coś tam słychać jeszcze, ale wydaje mi się, że ten Titek, on gdzieś... On gdzieś tak jakby tam gdzieś był pod tym, pod wodą. Hala Madrid. Hala Madrid? Od Marcin FC222. Pisz teraz koniecznie w komentarzu, co ty chcesz, aby Shrek powiedział. Być może jutro twój zwrot pojawi się na odcinku. Dobra Lara, wybierzemy z... Uważ tego! Bierzemy tego, jak on śmiesznie wygląda. Patrz to. Widziałaś go? Szkoda, że tutaj chłopków nie ma. W ogóle to jest chyba jakiś Rolls Royce, tak mi się z tym skojarzyło. Dobra, dawaj, jedziemy. O, nie musimy zmieniać biegów. Patrz to. To jest niemożliwe, no jak my mamy czymś takim pojechać? To są dopiero te konie, czy to jest coś większego? Czy to jest jakiś czołg? O nie, tutaj są chyba też skrętne tylne chyba. O nie, 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 o nie. O, uważaj, uważaj, o my god, kontra! Dobra, tu, o nie! O, jest źle, jest źle, o, jest źle. Moi drodzy, tym samochodem raczej nie zjedziemy na sam dół, ponieważ on ma takie głupie opony. Więc wybierzemy po prostu coś innego. I wybierzemy, powiedzmy, patrz. O, tam jest chłopek. O, tam jest chłopek, rzeczywiście, crash test. Zobaczymy, czy on trąbi. Patrz to, no dawaj, naciskaj. On się już nie rusza. Ale on jest strasznie smutny. Ciekawe, do ilu on się rozpędzi. Wydaje mi się, że te wszystkie samochodziki, no jeden w sumie pojechał 300 na godzinę. Ale te wszystkie samochodziki, no one tutaj mniej więcej pojadą te 250. Jak sami widzicie, no za chwileczkę silnik wybuchnie najprawdopodobniej. I możemy stracić troszeczkę panowanie. Ale próbujemy wyprowadzić... opresji, ten samochód nie poleciał nawet 100. Patrz tego chłopka, ale on tam jest dobrze zabezpieczony, prawie uderzyliśmy w ten szyld, jakbyśmy uderzyli w ten szyld, to była troszeczkę lipa, a tak no muszę wam powiedzieć, że robimy jakieś tutaj bake rollsy, ale chłopek cały czas siedzi, czy on straci swoją rączkę, straci swoją głowę? Nie, on cały czas jest. Widziałaś go? Chłopek przeżył, nawet jak o, chłopek przeżył. O, tu jest jakiś chłopek chyba w środku, widzisz go tutaj w środku? Nie, to jest chyba siedzenie, ale no dobra, weźmiemy sobie teraz ten samochód. Dobra, i czy tu jest jakiś chłopek w środku? Niestety nie ma chłopka, ale wydaje mi się, że ten samochód jest stylizowany na Audi Quattro S1. Tak mi się wydaje. Dobra, wrzucamy teraz jedynkę, musisz tutaj biegi zmieniać, ponieważ... Ej, bo mu tutaj ogień leci z tyłeczka, widziałaś to? Musimy tutaj biegi zmieniać, żeby mi tutaj też silnik nie padł, ale wydaje mi się, że... Okej, dobra, mamy dosyć dużo powera i czy pojedziemy 300 na godzinę, nie pojechaliśmy. O nie, silnik wybuchł. My powinniśmy teraz użyć tej rakiety, żebyśmy polecieli jeszcze dalej, ponieważ teraz niestety polecieliśmy tylko i wyłącznie 400 i ten chłopek, który znajdowałby się w środku, najprawdopodobniej by tego nie przeżył. I do wody. Dobrze, moi drodzy, spróbujemy jeszcze raz, tylko ja tym razem zrobię tak, żeby to po prostu te nitro, te turbo, te ognie, które tutaj jeszcze mamy, to żeby one działały jak zjedziemy, bo ten silnik mi wybuchł gdzieś przy 280 na godzinę. Dobra, teraz powinno być spoko, patrz. I teraz... Dobra, dobra, lecimy! Let's go! Ej, to nie działa, tak jak powinno działać. Ja myślałem, że to nas będzie pchać do przodu, ale... Ale silnik wypadł, no. Patrz, patrz, i znowu bake rollsy. Bum! Zadziałem cyklądy.
No trąbi, no trąbi cały czas, no. Dobra, zjeżdżamy na sam dół i mamy tutaj same takie lepsze samochodziki. Na przykład mamy Crazy Dragster. Wydaje mi się, że on będzie... Czekaj, on będzie cisnął i później wybierzemy chyba tego, Speed Record. Dobra, Lara, patrz, co on się tutaj w ogóle dzieje. Widziałaś to? Wydaje mi się, że on będzie... Tak, wydaje mi... Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że to będzie taki samochód, że on będzie cisnąć cały czas do góry, no. Tylko musimy pomalutku, czekaj. Delikatnie naciskamy na pedał gazu. Jak sami widzicie, on tutaj ma też w ogóle fajny taki elektroniczny zegarek. Ej, fajnie to wygląda, nie? Ja się boję nacisnąć. Uwaga, bo my musimy przed samym końcem nacisnąć jak Adam Małysz, patrz. Lecimy. 375 na godzinę jedziemy. Duś! Nie no, nie działa już chyba. Titek działa jeszcze? Titek jeszcze działa, uważaj na kierownicę, żeby ci rąk nie połamała. Dobra, Lara, wybieramy teraz tego, patrz. Hill Climb, asfalt. I wydaje mi się, że to będzie jakiś super samochodzik. Chociaż? O, nie. Ups, słyszałaś to? Czekaj, bo to tutaj znowu coś... Co się dzieje? Co się dzieje? Czemu on tak robi? To jest turbo. Uwaga, ile ma tutaj biegów? Nie wiem, o, 6 biegów ma! On ma więcej biegów! Patrz, 300 na 10 na godzinę i ogień z tyłka! Patrz! Ogień z tyłka! Patrz, patrz go, jak polecimy! Najdalej! 500! Tuż! Jak się wszystko rozsypało, nie? I jeszcze możemy nawet trąbić. Patrz tego. Jak on wygląda, ty? Co to jest? Jeszcze te flagi Ameryki. Jak on co to w ogóle jest za samochód? O nie, nie da się za bardzo nim jechać. Overloaded. Wydaje mi się, że on jest po to, żeby on się jak najbardziej rozwalił. Nawet ma tutaj, jak sami widzicie, flagi Ameryki. Czekaj, bo tu jest coś nie tak. Tutaj trzeba nim mega kontrolować. Przyczepka z drabiną. Tak, przyczepka z drabiną tutaj jest, no. Dobra, czy uda nam się wyskoczyć? Uwaga, i hymn Ameryki! Teraz czekajcie, bo ja sobie to spowolnię i jak sami widzicie, możemy to troszeczkę przyspieszyć i wtedy zobaczymy, jak te klocki się wszystkie rozwalają, widzisz to? Ale to jest mega, to naprawdę tutaj każdy element jest inny i on to tak robi, że jak się z czymś zderzymy, to po prostu wtedy, widzisz, patrz. O, jest chłopek w środku! Tak! Ty, nie widzieliśmy, czy on potrafi trąbić? Widziałeś, jeszcze trąbi! Wiesz co, ja bym przetestował te samochodziki Lego, ja bym je strasznie chciał przetestować, na przykład uderzając gdzieś w ścianę, żeby zobaczyć, co się stanie z tymi klockami Lego, czy one się rozwalą, spłaszczą, czy one się po prostu rozwalą tak i tak poleci, nie? Tylko kłopka wywalił. Ty rzeczywiście, ja nie mogę, ty. Co, on wyleciał? Zobaczymy, czy wyleciał. No nie ma go w środku, zobacz. Gang Moniaków chce. Gang Moniaków... Od Roxy2533, pisz teraz koniecznie w komentarzu, co ty chcesz, aby Szereg powiedział. Być może jutro twój zwrot pojawi się na odcinku. Dobra, Lara, dajemy tego, co? Gold Edition, co? Albo nie, dajemy tego Speed Record. Jeżeli tu jest napisane Speed Record, to ja wiem, że on pojedzie dosyć szybko. Patrz tego, patrz, co tu już się dzieje, widziałaś go? Ale nie ma chłopca. Co się dzieje? Czekaj, bo ma chyba jakieś turbo w sobie. Ty, to jest chyba jakiś pociąg, uszkodzono jakieś tam nie pierścienie. Nie, tylko jakiś odkurzacz. No rzeczywiście, ty możesz być odkurzacz. Ej, on pojedzie dosyć szybko. On pojedzie bardzo szybko. On pojedzie chyba 300, ponad 400, nie wiem. Patrz! I jump. Jedzie odkurzacz! Patrz, co się dzieje, ty! Uwaga! Jak on się cały rozwalił. Ja widzę, że tutaj te opony też się już troszeczkę zgliczowały. Jak ma to miejsce w BeamNG, wygląda to dosyć spoko silnik i efektownie. Też. Ta, silnik. Widziałem, że gdzieś tam silnik wyleciał, chociaż on chyba tutaj w sobie nie ma żadnego silnika. Ale, moi drodzy, ten samochód poleciał najdalej. Pa. Ciekawe... O! Okej. Okay. Sprawdź, czy jeszcze trąbi. Trąbi. Dobra, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że się ten odcinek z BeamNG podobał. Na razie, dzięki, cześć! I'm gonna go get some food.